Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, taka mała zagadka dla was, bo mnie to ostatnio zaczęło bardzo mocno zastanawiać. Przepraszam, Bookmacher STS, nasz rodzimy Bookmacher, wprowadził jakieś takie dziwne udogodnienie, albo nieudogodnienie, że pytałem się pani, dzwoniłem na infolinię i rozmawiałem na czacie, nieważne. Dlaczego po zalogowaniu nie widzę numerów spotkań? Dlaczego sobie nie mogę na spokojnie w domu przygotować mecze do gry, pójść do punktu anonimowo i ich puścić? I pani mi powiedziała, że oni zrezygnowali z numerów spotkań na stronie internetowej, że numery spotkań mogę zobaczyć tylko i wyłącznie w aplikacji na smartfonie. I tak sobie siedzę i myślę, ciekawe, ciekawe, a dlaczego to tak? Czyżby się pojawiło za dużo wygranych? I takie, niby to jest takie unowocześnienie, ale tak naprawdę, no ja już nie gram w STS-ie, chyba że, no ale nie gram już tak jak grałem, wolę sobie iść obok do fortuny, no bo dla mnie jest to niewygodne. Patrzeć się w telefonik, jak mogłem wszystko mieć tutaj ładnie, z numerkami i tak dalej. Zalogujcie się na swoje konto, sprawdźcie, czy nie wiem, czy tylko mi coś wyłączyli, czy... No niemożliwe, aż niemożliwe. Dajcie znać w komentarzach, czy faktycznie nie ma tych numerów spotkań. No na przykład chciałem dzisiaj zagrać sobie jakieś tam spotkanie i nie ma. I nawet jak rozwijam, to przy zakładach prawdopodobnie nie ma numeru spotkań. Serio. Ale mi się dzisiaj net muli. Masakracja to jest. Masakracja z tym netem. No nie ma. Nie ma, zobaczcie. No niby to jest takie, wiecie, no niby oni zrobili, jak to pani mówiła, udogodnienie dla graczy. No, wydaje mi się, że to jest coś tutaj... Może być na rzeczy. No dajcie znać, co o tym myślicie. Tak, wiem, mogę odpalić aplikację na smartfonie, ale no to nie jest to samo, co na dużym monitorze. No przynajmniej dla mnie nie jest to samo gapienie się w mały ekranik i załóżmy, że tych kuponów chcę zagrać trochę więcej, żeby ich bardziej ukuć i oni mnie jakby tak, wydaje mi się, ja to tak odbieram, że oni mnie tak zniechęcili do tego. No więc wejdę sobie za chwilę na Fortunę i stworzę mimo wszystko te kuponiki. Dajcie znać, co o tym myślicie. Trzymajcie się. Hejka.